Ostatnimi czasy zauważyłem taki artykuł. Zauważyłem go wprawdzie na stronie gazety TVN24, ale no, sam temat jest bardzo poruszający, inspirujący i bardzo taki, no, pobudzający do myślenia o konsekwencjach. Tak, na podstawie znajomości ludzi, na podstawie ich zachowań, na podstawie ich potrzeb. Był to taki temat poruszony był no nie z dziedziny science fiction, tylko z dziedziny science tak naprawdę, ponieważ no, temat jest na tyle inspirujący, że ludzie się decydują na angażowanie w to środków, dosyć dużych środków, bardzo dużych środków, ponieważ bardzo łatwo jest zdobyć rozgłos na podstawie angażowania się w tą dziedzinę. I w związku z tym no, cały świat jest bardzo zaangażowany. Może nie cały świat, no bo przecież nie. Wszyscy ludzie się tym interesują, tylko część jakaś tam ludzi, która się interesuje jakąś tam sferą życia, no to wszyscy ci ludzie na całym świecie, no czyli akurat ta wybrana grupa ludzi interesuje się, ale ma dostęp do mediów i w związku z tym pcha pół cywilizacji i kieruje połową dóbr w różnych kierunkach. No, tam ile się przepcha, tyle się przepcha, ale o co chodzi? Chodzi teraz o taką sprawę, że ponieważ naukowcy, którzy wpatrują się w gniazdy i skupiają się na tych cudownych przyrządach optycznych, które nam pozwalają obserwować kosmos i przelatujące obiekty, no to ci naukowcy no, potrzebują oczywiście pieniędzy na badania i w związku z tym dużo pieniędzy na badania potrzeba, dużo pieniędzy idzie z mediów, że tak powiem, czyli z o publikacji tych osiągnięć, które udaje im się przy użyciu różnego rodzaju urządzeń zapisujących obraz opublikować i w związku z tym jakoś sprzedać. Czy to są obrazy gwiazd, które są niezliczonej ilości i jeszcze można je pokolorować w różnych zakresach światła widzialnego lub niewidzialnego. W związku z tym jest to atrakcyjne, ładnie się sprzedaje, dobrze idzie. W związku z tym no, są jakieś tam fundusze na tą astronomiczne obserwacje. A te astronomiczne obserwacje no, mówią wyraźnie, stwierdzają to i są to fakty obserwowalne nawet gołym okiem na Ziemi, że w kosmosie latają różnego rodzaju skały, meteoryty, komety i wielkie głazy, które zawierają różnego rodzaju pierwiastki, no, których tutaj na Ziemi brakuje, albo nawet nie tyle brakuje, co jak gdyby wyczerpują się, albo są po prostu bardzo drogie, bo rzadkie. I w tym momencie się pojawiła koncepcja tego, że z tych skał, które przelatują koło Ziemi, to się będzie wydobywać te pierwiastki, które się dobrze sprzedają na Ziemi. Czyli jak gdyby zamiana planety na planetę złota. Powiedzmy, będą lecieli astronauci na jakąś wyprawę taką górniczo-meteorową, ewentualnie górniczo-kometową i będą przywozili na Ziemię wagony złota, które tutaj spowoduje, że złoto bardzo stanieje, ponieważ stanie się powszechne i wszystko będzie ze złota, jak za czasów Inków. No tylko tyle, że przy okazji, przy tych wylotach, było kiedyś takie, w Ameryce był taka epoka, że ludzie ruszali tam na poszukiwanie złota w rzekach i było to wielkie ruszenie z Europy do Ameryki, żeby
żeby wyłapać całe złoto w rzekach nieruszonych w tych krajach Inków, gdzie tam wszystko było ze złota. Tam złoto było nic nie warte, bo wszystko było ze złota. Natomiast u nas się złoto bardzo dobrze sprzedawało, więc w związku z tym przywoziliśmy tutaj. I tak samo byłoby z tymi kometami, na które byśmy latali w kosmos za ogromne pieniądze oczywiście, bo to, żeby polecieć w kosmos, to nie jest taki hop, tylko te 11 tysięcy, 11 kilometrów na sekundę, tylko jeszcze trzeba dużo zabezpieczeń zrobić, żeby się utrzymać w tej znaczy nie atmosferze, w tym otoczeniu bezpowietrznym i przepełnionym promieniowaniem różnego rodzaju, no to te pieniądze muszą być dosyć duże i no, nie jest to taka łatwa sprawa. Natomiast no, gdyby te wyprawy przynosiły dochód w postaci jakichś materiałów przywożonych na Ziemię, które by tutaj były sprzedawane czy gromadzone w skarbcach, aż dla utrzymania cen, dla zatrzymania inflacji czy deflacji i tak dalej, to w tym momencie przywożono by te dobra na ziemię. Tylko tyle, że podczas tych wypraw zużywano by ogromną ilość tlenu, bo jeżeli się spala wodór, zamienia wodór na wodę za pomocą tlenu, to tego tlenu z atmosfery ubywa. Więc w związku z tym tak naprawdę to musielibyśmy się zamknąć w jakichś takich kapsułach z powietrzem po prostu. Bo domy budowane takie, które by miały być dla ludzi, którzy mają przetrwać, to musiałyby być tak naprawdę takie już statki kosmiczne, które się na Ziemi znajdują, bo na Ziemi by zaczęło brakować tlenu, różnych innych atmosfer tam by było. Ta atmosfera byłaby zniszczona i zanieczyszczona i spalinami wszelkiego rodzaju innymi niż te kosmiczne, bo te kosmiczne to tylko woda, ale no jednak by atmosfera była zużyta w inny sposób. I w tym momencie no, ta atmosfera tlenowa musiałaby być chroniona w kapsułach naziemnych, zbudowanych domach szczelnych, hermetycznych, z których nie wydostaje się powietrze czy tlen. I to nawet sobie można wyobrazić, że to się iluś tam ludzi by się przeżyło w tych kapsułach na ziemi, i to jest nawet taka no, obiecująca dla ziemian szansa przeżycia przez ileś tam lat jeszcze, kiedy już będą ci z kapsuły do kapsuły, to będą mogli latać statkami napędzanymi tą energią wodorową nawet, no bo nie będą już mogli, będą mogli zanieczyszczać, bo i tak będzie zanieczyszczone, ale nie będą chcieli albo będą woleli być, że tak powiem, no nie ponosili winy za niszczenie planety i w związku z tym no, stanowić prawo na Ziemi tak naprawdę. No i to w tym momencie, gdyby tak było, że ludzie mieszkają w tych kapsułach i poruszają się za pomocą pojazdów napędzanych wodorem, czy no, nie byłoby tlenu, więc w związku z tym tlenem też byłby problem, bo jakby się zużył, to by nie było czym spalać wodoru. W związku z tym nie byłoby czym latać, więc w związku z tym z kapsuły do kapsuły już się nie mogłoby było przemieszczać, pod warunkiem, że na przykład na tych kometach można też pewnie pozyskać w jakiś sposób materiały do produkcji tlenu i do produkcji wodoru. Ponieważ tlen i wodór można wydobywać nie tylko z gazów różnego rodzaju, z mieszanin gazowych, tylko można je wydobywać ze skał na przykład, ponieważ tlen i wodór są składnikami
różnego rodzaju pierwiastków, w których są zbudowane skały. No i w tym momencie te wyprawy w kosmos za pomocą paliwa zdobywanego na tych wyprawach, tak naprawdę, bo by się leciało na wyprawę wydobywczą na kometę, żeby nakopać tam jakichś materiałów, które by potem można było zamienić w wodór i tlen, który by służył do następnej wyprawy. Więc w związku z tym można by sobie mieszkać w domu na planecie, mieć kapsułę z tlenem, czy tam z powietrzem czystym i niezanieczyszczonym. A, że tak powiem, cała reszta atmosfery byłaby zanieczyszczona, no, na początku, a potem w czasie latania tymi wyprawa, w tych wyprawach wydobywczych do zdobywania tych materiałów czystych dla tych ludzi, którzy żyją w kapsułach. No i handlują z tymi ludźmi, którzy żyją jeszcze poza kapsułami, jeszcze nie wymarli, jeszcze nie usnęli w tlenku węgla, czy w dwutlenku węgla, czy z braku tlenu, czy z braku jedzenia, czy z jakikolwiek inny sposób. No bo dla wszystkich nie starczy najwyraźniej, tylko dla tych, którzy będą, no dla kosmonautów, którzy będą latali, na kosmonautów górników, którzy będą latali na wyprawy wydobywcze na komety, a będą mieszkali na Ziemi w kapsułach z czystą atmosferą. No tak mi się rysuje ten obraz. Nie wiem, czy on jest atrakcyjny dla wszystkich, czy tylko dla niektórych, którzy są kosmonautami, ewentualnie pilotami. No, żeby być pilotem, trzeba być bardzo zdrowym przede wszystkim. Słuchałem przed chwilą takiej audycji o pilotach. Tam było kilka podstawowych warunków, żeby zostać pilotem, ale zdrowym, sprawnym fizycznie. Ale nie pamiętam już dokładnie wszystkich warunków, natomiast są one takie, no, że tych pilotów za dużo nie ma, jest ich garstka i są oni bazą do wychowania kosmonautów, bo kosmonauci to najczęściej są ludzie, którzy wcześniej byli pilotami, albo którzy jeszcze cały czas nawet są pilotami samolotów. Czyli to jest taki etap pośredni do zostania kosmonautą. Trzeba zostać pilotem, a żeby zostać pilotem, to trzeba najpierw przejść mnóstwo testów, żeby w ogóle być zakwalifikowanym do szkoły dla pilotów. Mnóstwo testów i to nie, już takich nie, niekoniecznie zależnych od nas, od naszych umiejętności, od naszych zdolności umysłowych i od wielu innych rzeczy, tylko przede wszystkim musimy być bardzo zdrowi, czyli genetycznie. Musimy otrzymać pewnego rodzaju, no, taki depozyt cywilizacyjny, cywilizacji ludzkiej. I w związku z tym, no, to jest droga polecana dla marzycieli no jest to dobry sport po prostu. Dobry sport, dobre zawody, żeby zostać pilotem przede wszystkim. Nic innego, nic nie jest ważne. Nie jest ważna nauka, nie jest ważne pieniądze, nic nie jest ważne. Ważne jest tylko, żeby być pilotem, a potem może kiedyś się zostanie kosmonautą, ale być pilotem przede wszystkim. I to, jak mówię, nie dla pieniędzy, bo niech nie chodzi o wartość zarobków dla pilotów. Tam kosmonauci pewnie dużo zarabiają, ale pewnie to bogactwo im za wiele szczęścia nie przynosi, tylko wpędza w kłopoty, więc w związku z tym nie chodzi o cel pieniężny, tylko chodzi o cel, o przygodę. O przygodę i o, no, i o bycie na linii, po której kroczy cywilizacja, bo inna część cywilizacji po prostu na pewno nie przeżyje. Przeżyją tylko dzieci pilotów i dzieci kosmonautów, które będą też pilotami, kosmonautami, bo będą równie zdrowi, równie sprawni jak piloci i kosmonauci. I o pilotki i kosmonautki, bo Rosjanki widziałem, latają w kosmos już ostatnio i
nie ostatnio, dawno latali, bo przecież leciała Tiereszkowa, leciała w kosmos już bardzo, bardzo dawno temu, kilkadziesiąt lat temu. No i jest to obiekt marzeń zawsze. Już nie chodzi o sympatyzowanie, żeby kupować książki, gadżety i książki fantastyczno-naukowe mówiące o lotach kosmicznych i o problemach kosmonautów, z jakimi się spotykają w swoim życiu. Nie chodzi o to, żeby się uczyć nawet, czy płacić pieniądze duże na własną rękę za to, że się czegoś dowiedziało o pilotach czy o kosmonautach, tylko chodzi o to, żeby, no, żeby być właśnie tą osobą, czyli żeby być dostatecznie zdrowym i dostatecznie sprawnym. Czyli kultura fizyczna, odpowiednie odżywianie, czyli jakby trzeba by studiować no, medycynę tak naprawdę, czyli fizjologię i anatomię człowieka, żeby się dowiedzieć, jak się odżywiać, żeby jak najdłużej, jak najsprawniej żyć. A potem, jak się już człowiek nauczy żyć od podstaw, nawet nie od rodziców, którzy palili, albo od rodziców, którzy pili, albo od rodziców, którzy inne błędy popełniali ze słabości swoich charakterów, robili jakieś tam błędy, to my musimy, każdy z nas osobiście musi, czy każda z nas osobiście musi się dowiedzieć, nauczyć i nie wypraktykować, tylko wiedzieć to po prostu, zdobyć tą wiedzę na podstawie rozumowania, na podstawie wiedzy książkowo-praktycznej, jak działają różnego rodzaju składniki odżywcze i jakie skutki powodują w naszym organizmie, więc w związku z tym, jeżeli uda nam się być zdrowymi, no to mamy bazę, zdrowi, sprawni, to mamy bazę do tego, żeby zostać pilotem. Podstawa. Potem jest mnóstwo nauki, oczywiście też. Jest bardzo dużo, bardzo interesującej nauki, ale zdrowie jest podstawą. To nie chodzi o to, żeby płakać z powodu tego, że się go nie ma, tylko chodzi o to, żeby mieć pole do rozmyślań, co w życiu jest najważniejsze. Żeby móc innym powiedzieć to, co się wie, bo ja na przykład wiem, co się dzieje z moim organizmem. No i jak gdyby o tym zawsze chętnie poinformuję kogoś, bo jego organizm może działać inaczej, może być inaczej zbudowany, ale to jest dla niego zawsze jakaś baza do porównań czy do wyciągania wniosków. Ile się pije, tyle się siusia, tam no, z pół litra potu i reszta musi się zmieścić gdzieś. W związku z tym różnie może to i to ile, dlaczego trzeba pić? Trzeba pić dlatego, żeby filtrować płukać nerki. To nie chodzi o piwo, nie chodzi o żadne inne rodzaju płyny, które to może tam mówią, ci, którzy chcą sprzedawać, to mówią, że piwo czyści nerki, w związku z tym sprzedają piwo po to, żeby nerki czyścić, czego tylko przy okazji zabijają mózg, który już się do niczego nie nadaje i już się nie będzie pilotem, jak się pije dużo piwa. No dużo tych tematów teraz, także już teraz do uporządkowania sobie w głowie myśli rozumowania. Zainspirowany artykułem TVN24. Dziękuję.